Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym chciałbym Wam opowiedzieć o komarze V2, czyli o tym, co się z nim stało od ostatniego filmu, który był ponad 8 miesięcy temu. Jak do tego doszło, nie wiem, ale przez to, że tyle czasu minęło, no to jest o czym opowiadać, bo zmian jest sporo. Tak jak już na pewno widzicie po wyglądzie tego drona, trochę już nim polatałem, no i trochę też nim trawy skosiłem. Myślę, że jedną z pierwszych rzeczy, które możecie zauważyć, to kondensatory. Kondensatory, które zostały przymocowane przy każdym z kontrolerów silników. Nie będę się teraz rozwodził, po co się je dodaje i czy to w ogóle ma sens, ale powiem Wam moje bezpośrednie odczucia, które miałem po założeniu tych kondensatorów. Otóż najzwyczajniej w świecie odniosłem wrażenie, że dron lata płynniej. Oczywiście mogło być to placebo, ale nie jestem w stanie tego teraz stwierdzić. Na pewno w przypadku innych moich dronów będę je montował, ponieważ z technicznego punktu widzenia ma to sens. Nieważne, czy ten dron lata płynniej, czy też nie. Kolejną zmianą, którą na pewno od razu widać, są nowe śmigła. Pierwsze śmigła, które założyłem, to były Cyclone 5040, czyli takie o dość małym skosie te śmigła, a nowe, które założyłem, to były od firmy Gemfan 5043. Dlaczego je założyłem? Ponieważ o ile bez kamery latało się spoko, o tyle jak już się założyło kamerkę, no to ten dron robił się minimalnie taki ślamazaryn w powietrzu, no i dołożenie tych śmigieł dodały mu trochę żwawości. Ogólnie cały zaktualizowany build tego drona znajdziecie w doksie, do którego link macie w opisie. Jest tam build, który ja zrobiłem, zaktualizowany o rzeczy, które dodałem lub zmieniłem, oraz propozycja drona V2.1, tak to nazwałem. Jest to, tak jak zresztą też pod tym napisałem, zoptymalizowana wersja komara V2. Zmiany w częściach są niewielkie, ale chodzi ogólnie o to, że jeżeli były możliwe do wyboru, to wybrałem nowsze. Ponadto są one takie, że jest mniej roboty przy budowie, więcej miejsca w środku drona, a jednocześnie wychodzi to i tak trochę taniej, a ogólnie lepiej, więc warto rzucić okiem, jeżeli zamierzacie coś takiego budować. Sporo osób pytało, jaką maksymalną prędkość ten dron osiąga, albo się dziwiły, jak w tym ostatnim filmie był licznik prędkości, ile faktycznie on wyciągał. Także teraz nagrałem dla Was taki test, tutaj możecie zobaczyć, jaką ten dron prędkość osiąga. Jak widzicie, udało się osiągnąć ponad 140 km na godzinę z kamerką, pewnie bez niej udałoby się wyciągnąć troszkę więcej. Jest też możliwe, że na lepszych akumulatorach wyszłoby tej prędkości trochę więcej, ponieważ na tych niestety napięcie dość spada przy dużym obciążeniu. Jeżeli zastanawiacie się, czemu ten obraz tak faluje, no to po pierwsze, niestety nie zmieniłem śmigieł, planowałem je zmienić przed tym nagraniem, ale zapomniałem. A trochę już dostały po głowie, że tak powiem. No i do tego to mocowanie na kamerkę, które mam, jest dość wiotkie, będę musiał coś z tym zrobić. I prawdopodobnie dlatego wygląda to tak, jak wygląda. No ale mniejsza o to. Przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą, która została zmieniona, a której nie widać, jest połączenie antenki od nadajnika obrazu na krótko, czyli bez tego metalowego złącza, dzięki któremu możemy antenkę łatwo odkręcić. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ w środku brakowało mi miejsca, żeby to wszystko ładnie ułożyć i to mocowanie sporo go zajmowało, więc postanowiłem się go pozbyć i wzlutować to na krótko. Skutkiem ubocznym tego działania, jak się okazało, było niewielkie poprawianie jakości obrazu. I to mi się trochę nie zgadza, jak ktoś się na tym zna, to może się wypowiedzieć, ale z tego co wyczytałem, spadki sygnału na tych złączach są bardzo niewielkie i nie powinny być w żaden sposób możliwe do odczucia przeze mnie w ten sposób. Ale faktem jest, że po prostu ten obraz u mnie zaczął wyglądać lepiej. Może to moje złącze było uszkodzone i coś tam nie kontaktowało, nie wiem. Prawda jest taka, że dzięki temu mam lepszy zasięg obrazu. Tak jak opowiadałem Wam w tym poprzednim filmie, miałem problemy z GPS-em, który zamontowałem. Były tam problemy ze złapaniem fixa, czyli GPS, mimo że te satelity często widział, to niespecjalnie mógł się odnaleźć w przestrzeni. No i niestety już nie pamiętam kto, ale jeden z widzów napisał mi w komentarzu, żeby odsunąć go od nadajnika, znaczy odsunąć go od anteny VTX-a. I uwaga, to po prostu rozwiązało problem. Musi tam zachodzić jakaś interferencja, jedno drugie musi jakoś zakłócać. Nie wnikam w to. Faktem jest, że odsunięcie tego GPS-a, jeżeli macie problem dokładnie taki sam, od anteny rozwiązuje problem. Tak jak widzicie, ja to u siebie zamontowałem tak na ramieniu. No i teraz już wszystko działa. No więc teraz pokażę Wam mniej więcej, co ten GPS mi daje. To co teraz widzicie, to widok z gogli, to jest to co ja widzę. Jeżeli obraz, który teraz widzicie, Was dziwi, dlaczego jest taki słaby, no to
W karcie oraz w opisie znajdziecie link do filmu, z którego dowiecie się, czemu on wygląda tak, jak wygląda i o co w tym ogólnie chodzi. To, co wam chciałem teraz powiedzieć, no to co mam na górze ekranu. Jest to strzałeczka, która pokazuje mi, w którą stronę jest punkt startowy i to przydaje się, jeżeli latamy na jakieś dalsze odległości. Mam obok też napisane, na jaką odległość od siebie odleciałem. No i tutaj jeszcze po prawej mamy prędkość. No i z takich sensownych rzeczy, które możemy sobie wyprowadzić na gogle, no to jest tyle. Oczywiście można użyć go do jeszcze jednej rzeczy, ale o tym powiem wam później. Kolejną dość istotną zmianą było wyjście systemu Betaflight 4.0, który wprowadził coś takiego jak RPM filter. Ogólnie, żeby ten nasz dron w ogóle latał, tam się masa kosmicznych rzeczy dzieje, ten cały sygnał z żyroskopu jest na różne sposoby odfiltrowywany i od tego, jak szybko te filtry działają, zależy to, jak dobrze nasz ten kład lata i od tego, jak dobrze filtry są ustawione itd., itd. Nie będę się w to teraz zagłębiał. No i ta wersja systemu dodała nam coś takiego jak filtr obrotów, że tak powiem. Razem z nim powstał też nowy system do kontrolerów silników, który umożliwił dwukierunkową komunikację. Do tej pory ta komunikacja była jednostronna, czyli kontroler tylko wiedział, jak szybko mają kręcić się silniki, czy tam z jakim procentem maksymalnych obrotów, coś takiego. Nie wnikajmy w szczegóły. W tej chwili dzięki dwukierunkowej komunikacji nasz kontroler wie też, z jakimi obrotami obraca się silnik. Dzięki temu jest w stanie wyliczyć częstotliwość wibracji, jakie te silniki mogą wprowadzać, oraz jej harmoniczne i dynamicznie je odfiltrować z tego sygnału. Oczywiście miałem tutaj na myśli sygnał, który mikroprocesor dostaje z żyroskopu. Dzięki temu możemy masę tych różnych oryginalnych filtrów wyłączyć, to wszystko działa szybciej i sprawniej, no i w rezultacie nasz dron powinien latać lepiej. Oczywiście to wszystko i tak zależy od tego, jak dobrze to poustawiamy, ale ogólnie mnie jako osobę, która tymi technicznymi sprawami się interesuje, która wie, jak od strony technicznej to wszystko działa, podoba mi się świadomość, że działa to w ten sposób, a nie inny, nawet jeżeli ten dron lata dokładnie tak samo. Dla mnie to jest fajne, że coś takiego po prostu w końcu zrobili i że to działa. Niestety po przejściu na ten system Betaflight 4.0 pojawiły mi się problemy z odbiornikiem. W randomowych momentach lotu przy maksymalnej mocy sygnału blisko mnie zdarzały się failsafe takie, jak możecie zobaczyć tutaj. Jak widzicie, powodowały one bardzo nieprzyjemne kraksy, a najgorsze było w tym to, że to nie był błąd pilota. No bo wiecie, jak sami popełnicie błąd, no to jest, no jakby wiadomo, co się stało, moja wina, koniec. No ale jeżeli to się dzieje z takich przyczyn totalnie randomowych, no to jest to nieprzyjemne. Szczególnie dlatego, że niespecjalnie mamy nawet szansę wyratować ten pojazd, po prostu jest nagle odcięty sygnał. Kombinowałem tam na różne sposoby z tym odbiornikiem, po czasie powiem wam, że no to była kwestia systemowa, aktualizacja Betaflight to naprawiła i to już nie powinno występować, no ale ja tak czy siak zwątpiłem, straciłem pewność do tego systemu, dlatego przesiadłem się na system Crossfire. No i teraz bardzo krótko powiem dla osób, które nie wiedzą, z czym to się je, co to jest. Otóż ten system Crossfire pozwala nam uzyskać bardzo duży zasięg, ponad 10 km. Oczywiście wszystko zależy od terenu, w jakim latamy. Dodatkowo działa na niższej częstotliwości. Dla przypomnienia, tamto działa na 2,4 GHz, czyli na takiej samej częstotliwości jak Wi-Fi. Więc jeśli latamy w takim jakby zatłoczonym przez sieci Wi-Fi otoczeniu, no to mogą zdarzać się takie sytuacje, że dostaniemy jakiegoś failsafe'a, coś tam zakłóci ten sygnał. Dzięki temu, że ta częstotliwość jest inna, no to się nie powinno wydarzyć. Ponadto, o ile dobrze pamiętam, przez to, że to jest dłuższa fala, no to ona jakoś tam lepiej penetruje, nie wiem, czy budynki, czy jakoś za budynkami jest lepszy zasięg, tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę się w tej kwestii wymądrzać, bo nie jestem w niej ekspertem, ale ogólnie zasięg jest o wiele lepszy, nigdy nie spada poniżej jakiegoś tam poziomu i tak naprawdę nigdy mi się nie urwał. I o to mi głównie chodzi. Chodzi o to, że to jest pewny system, no i do tego on jest bardzo wygodny. Po pierwsze, zobaczcie, mamy tutaj z tyłu takie wejście na przewód USB. Jak chcemy zaktualizować system, to wystarczy, że wpinamy pod komputer i aktualizujemy oprogramowanie przez soft tak po prostu. Klikamy przycisk i się wgrywa. Nie trzeba tam kombinować z podłączaniem tego, wgrywaniem jakiegoś czegoś na kartę pamięci i tam przeklikiwaniem się przez aparaturę.
kto ma takiego drona, to wie, jak ma ten odbiornik gdzieś w środku ukryty, a wyszła na przykład jakaś super ważna aktualizacja oprogramowania do tego odbiornika, no to co, musi go wylutować i podłączyć kabelkami do aparatury, żeby zaktualizować system, a tutaj ten system aktualizuje się przez sieć tą radiową. Jeżeli zaktualizujemy system w odbiorniku, to on potem nadaje ten nowy system też do odbiornika i się aktualizuje. Mega wygodna sprawa, nie musimy odbiornika wyciągać i tak dalej. Warto jeszcze wspomnieć, że zanim będziecie mogli skorzystać z pełni dobrodziejstw tego nadajnika, no to będziecie musieli zainstalować taką małą płytkę w swoim nadajniku. Bez niej niestety są jakieś problemy z telemetrią, trzeba coś kombinować, nie działa to tak szybko jak trzeba i tak dalej. Trzeba sobie taką małą płytkę wlutować w nadajnik, podłączyć przewodami w odpowiednie miejsca i wtedy to działa już jak trzeba. Wspominałem wcześniej, że można jeszcze GPS w naszym dronie wykorzystać do czegoś innego i teraz powiem Wam o funkcji GPS Rescue. Więc jest to taka funkcja, którą możemy wykorzystać na przykład kiedy stracimy obraz z gogli. Możemy przełączyć na aparaturze przełącznik i wtedy naszym dronem zajmie się automatyczny pilot, który na podstawie jego współrzędnych zacznie lecieć w naszą stronę. I niech Was nie zwiedzie ta nazwa i skojarzenia z kupnymi dronami, on sam nam nie wyląduje i nie ominie przeszkody, jeżeli na taką natrafi, po prostu by w nią wleciał. Ale ogólnie chodzi o to, żeby lecieć trochę do góry i zacznie wracać w naszą stronę. Jeżeli znamy teren, to możemy to włączyć, no i wtedy jest duża szansa, że wtedy odzyskamy wizję, no i będziemy mogli przejąć tego drona z powrotem. No i to, co teraz oglądacie, no to właśnie moje testy tej funkcji. Więc ja sobie odleciałem kawałek przed siebie, w tym momencie przełączyłem przełącznik, jak widzicie dron się nagle obrócił, zaczął lecieć do góry i niesfornie wracać w moją stronę i po jakimś czasie przejąłem nad nim kontrolę, no i w sumie to tyle. A w każdym razie wiem, że to działa i w razie czego mógłbym sobie z tego skorzystać. Ten cały filtr obrotów, o którym Wam wspominałem wcześniej, nie działał jeszcze tak super na Betaflight 4.0. Aktualnie jestem na wersji Betaflight 4.1, takiej deweloperskiej, wczesnej, ale już Wam mogę powiedzieć, że działa to o wiele lepiej. Niespecjalnie wiem, jak to opisać, ale po prostu lata się o wiele lepiej, tak jakby ten dron bardziej mnie słucha, tak bym to opisał. No i także o tym, co zmieniłem w tym komarku moim, to chyba wszystko. Powiedziałem Wam o wszystkich zmianach, jeżeli coś jeszcze będzie się wielkiego w tej kwestii działo, no to będę Was o tym informował. Widziałem, że pojawiły się ostatnio pytania, czy będę budował jakiegoś nowego drona. No i szczerze mówiąc, uznałem, że na nowy sezon może takiego nowego drona zbuduję. Z tym, że nie będzie to dron pod freestyle, a będzie to dron właśnie pod dalekie loty. Będzie na ramie 7-calowej, na systemie INAV. Będę go chciał zrobić tak, żeby uzyskać jak najdłuższy czas lotu. No i to w sumie wszystko, co w tej chwili wiem. Mam teraz trochę innych kwestii do ogarnięcia, więc nad tym nie myślę. Mam jeszcze dużo czasu, zanim części przyjdą, to i tak już będzie pewnie zimno i w tym sezonie nie polatam, więc spokojnie sobie zrobię to w zimę. Może jeszcze nowe jakieś części wyjdą i no, wtedy będzie to miało więcej sensu. A właśnie, jeszcze Wam wspomnę o jednej rzeczy. Ostatnio zacząłem sobie latać więcej bez gogli. Myślałem przez jakiś czas, że to, co możemy uzyskać w goglach, to jest wszystko, na co stać taką zabawkę, a tak naprawdę latanie bez nich to jest całkiem inne doświadczenie i pozwala wykonywać całkiem inne triki i to całkiem fajne. I widzicie tego drona, jak on faktycznie te triki robi, no i wygląda to bardzo ciekawie w powietrzu, przy tym nie jest to proste, jest naprawdę to wyzwaniem na początku, być cały czas świadomym tego, w którą stronę ten dron zmierza, gdzie ma przód, nie jest takie proste. Jeżeli ktoś nie latał w trybie akro bez gogli, to polecam, możecie się zdziwić, a może odkryjecie też właśnie swoją nową, niesamowitą zabawę. Bo szczerze mówiąc, w tej chwili latanie właśnie bez gogli jest dla mnie troszkę fajniejsze. Mam tutaj jakieś wyzwanie, bo jeszcze niespecjalnie to umiem. No, to raczej tyle w tym filmie. Przypominam, że w opisie, w pierwszym wierszu macie link do strony ze wszystkimi częściami, z buildami, z rzeczami, które używam w kwestii dronów i zdalnie sterowanych modeli. Także jeżeli ktoś by chciał coś zobaczyć, to tam wszystko jest. Zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, jeśli Wam się podobał oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, a chcecie oglądać tego typu rzeczy więcej. Zapraszam Was również na moją grupę na Facebooku Majstry Artka, szczególnie jeżeli macie jakieś problemy z drukiem 3D lub właśnie jakąś elektroniką, dronami czy tam czymkolwiek innym. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!